Cześć, witajcie. Dawno nie było u nas tabletu. No to jest Redmi Pad. Jak oceniam to urządzenie? Czy przypadło mi do gustu? Już Wam opowiadam. Zapraszam. Redmi Pada mogę pochwalić za wygląd. Tablet ten wygląda na znacznie droższy niż w rzeczywistości jest. Spokojnie mógłby być tabletem z najwyższej półki. Popatrzcie. Całkiem wąska ramka wokół ekranu. Na tyle szeroka, by zapewnić komfortowe trzymanie tabletu bez ryzyka przypadkowego naciśnięcia czegoś na ekranie, a z drugiej strony na tyle wąska, by urządzenie prezentowało się atrakcyjnie. Do tego popatrzcie, jak smukłą ma obudowę. Jest naprawdę bardzo cienki. Ma, moi drodzy, tylko trochę ponad 7 mm grubości. Co prawda tutaj na wysokości aparatu fotograficznego jest trochę grubszy, niemniej wygląda naprawdę byczo, a na całe szczęście przy tej swojej całej smukłości obudowa ma dosyć dobrą sztywność. Tego urządzenia nie daje się wygiąć tak po prostu, on nie jest wiotki, nie mamy wrażenia, że za chwilę go przełamiemy. To wrażenie potęguje obudowa wyglądająca na metalową. Oczywiście jest ona z tworzywa, ale przyznaję, to tworzywo tak dobrze imituje amelinum, którego nie da się, jak wiemy, pomalować, że ja początkowo się nabrałem i myślałem, że ta obudowa jest z metalu. Dopiero jak zacząłem ją dokładnie oglądać i na bokach nie zauważyłem tych charakterystycznych paseczków antenowych, no mówię, nie, no to jednak jest plastik fantastik, ale dobrze wyglądający plastik. Niestety ten plastik tak długo wygląda dobrze, jak długo dbamy o częste przecieranie urządzenia. Niestety, mimo tego, że ta tylna powierzchnia jest matowa, to jak widzicie, dosyć łatwo zbiera zabrudzenia od paluchów. O ekranie to już nie wspomnę, bo ekran palcuje się bardzo, bardzo ochoczo i też trzeba go co chwilę przecierać. Także jest to tablet, który wygląda świetnie, ale do tego, żeby cały czas tak świetnie wyglądał, wymaga jednak niestety odrobiny dbałości z naszej strony. Kluczowym elementem każdego tabletu jest oczywiście jego ekran. Jaki ekran mamy w Redmi Padzie? Na początek parametry. 1061 cala, jeżeli chodzi o przegląd. No, rozdzielczość to 2000x1200 pikseli, natomiast deklarowana przez producenta jasność to 400 nitów. Do tego oczywiście szereg certyfikatów związanych z przyjaznością tego ekranu dla naszych oczu, no i oczywiście adekwatne opcje w menu ustawień. Wisienką na torcie jest podwyższona do 90 Hz częstotliwość odświeżania obrazu, także ten obraz zachowuje przyjemną płynność. Ale czy ten ekran dał mi pełną satysfakcję? Niekoniecznie. Po pierwsze, chętnie oddałbym to 90-hercowe odświeżanie za matrycę AMOLED. No ale dobra, to urządzenie jest niedrogie, nie można mieć wszystkiego naraz. Dobra, niech to będzie już ten IPS, ale niech ten ekran będzie trochę jaśniejszy, po to, żeby z tego tabletu dało się korzystać również poza pomieszczeniami zamkniętymi. A powiem szczerze, ta jasność jest bardzo wystarczająca w domu, w biurze, w sypialni i tak dalej. Doskonale sprawdzi się w pociągu, tramwaju i tak dalej. Nawet w lekko pochmurny dzień też spokojnie ekran będzie czytelny, ale w słoneczny dzień korzystanie z tego tabletu to już niestety trochę słabo wychodzi i przyznam się, że tej mocniejszej jasności tutaj mi trochę niekiedy brakowało. Jeżeli chodzi o odwzorowanie barw, no to w zasadzie nie ma na co narzekać, jest niezły, aczkolwiek ja cały czas używałem tego ekranu z ustawieniem kolorów na żywe. Dzięki temu były intensywniejsze i przypominały mi trochę te, do jakich przyzwyczaiły mnie ekrany AMOLED, z których na co dzień korzystam. No niestety, mimo tego ustawienia, to ta intensywność barw też mogłaby być troszeczkę jednak wyższa, już nie mówiąc o czerni, która, no cóż, jest tutaj trochę taka szarawa. Ale wracając do przeznaczenia tabletu, to w sumie narzekać nie powinienem, bo kiedy z tabletu korzystamy? No przeważnie w domu, w podróży, w hotelu, w pociągu. I wtedy ten ekran sprawdza się dosyć dobrze i na tym może zostawmy. Nie na słońce, do całej reszty zastosowań. I owszem, myśląc o wydajności tego urządzenia, znów musimy na chwilę wrócić do przeznaczenia tego tabletu. Okej, czy na tablecie przede wszystkim gramy? No nie, przede wszystkim konsumujemy treści, oglądamy multimedia, filmy, internet, facebooczki, instagramiki, całą resztę. Do
tego ta wydajność w zupełności wystarczy. Zagrać się też da, no ale pamiętajmy, że tu już jednak te 4 GB RAM-u w połączeniu z procesorem Helio G99 mogą być takim już troszeczkę węższym gardłem dla tych bardziej wymagających gier. Niemniej da się. Czasem, kiedy już naprawdę trochę dłużej pogramy, no to tutaj robi się troszeczkę cieplejszy, ale nie aż tak, żeby nam to w jakikolwiek sposób przeszkadzało. To jest po prostu trochę wyczuwalne pod palcami. I to wszystko. Stres testy, które puszczałem na tym tablecie, potwierdzają. Wydajność może nie najwyższa, ale równiusieńka kracha bez na to, ile przejść benchmarku już się odbyło, która to jest z kolei próba. Cały czas kreseczka równa, ta wydajność nie spada, czyli po prostu throttling równa się niemalże zero. Pod tym względem z urządzenia jestem naprawdę zadowolony i w sumie z pamięci też jestem zadowolony, bo co prawda RAM-u jest tylko 4 giga, ale pamięci nadane mamy już 128, co w sumie w tablecie takim do domowego użytku mogę uznać za prawie wystarczające, a gdyby się okazało, że chcą tutaj trzymać trochę więcej filmów, trochę więcej zdjęć czy muzyki, mogę skorzystać z karty microSD, co też jest kolejnym plusem. I tutaj taka zabawna wstawka, kiedy wyjąłem slot w pierwszym odruchu pomyślałem, że jest też modem, bo szufladka ma taki kształt, jakby miała tam również wchodzić karta nanoSIM. No niestety to miejsce w przypadku wersji dostępnej u nas jest zaślepione, ale wcale bym się nie zdziwił, gdyby gdzieś w Chinach można było kupić ten tablet również z modemem sieci komórkowej. No cóż, u nas nie można. Nie ma miejsca na SIM, nie ma modemu komórkowego, zatem z tego tabletu dzwonić raczej nie będziemy. Natomiast mimo to tablet ma i mikrofon, i głośniki. No bo przecież możemy za jego pomocą wykonywać połączenia wideo przez różne komunikatory internetowe. Tu rzeczywiście tablecik daje radę, bo ma 4 i to do tego dosyć dobrze brzmiące głośniki. Głośniki grają czysto, grają donośnie, a przez to, że są 4, to nawet jak sobie te 2 niższe, trzymając tablet, troszeczkę zasłaniamy, to pozostałe i tak słyszymy, czyli rozgrywkę czy konsumpcję filmu mamy niemalże niezakłóconą pomimo zasłonięcia głośnika. To samo z mikrofonami. Mikrofony dobrze zbieram dźwięk. Jeżeli chodzi o audio, jest jak najbardziej w porządku ten tablet. Parę razy już rzekłem, że to jest tablet do użytku domowo-biurowego. I tego się trzymam, bo jeżeli chodzi o moduły łączności, to mamy tu działające absolutnie bez zarzutu Wi-Fi oraz Bluetooth, natomiast nie mamy GPS-u, czyli to nie jest tablet, który sobie możemy wykorzystać w roli pieszej nawigacji. No niestety nie. NFC też nie ma, aczkolwiek w przypadku tabletu ten brak nie jest jakoś tam szczególnie dokuczliwy, bo raczej też byśmy nie nosili go ze sobą, żeby gdzieś zapłacić, a do szybkiego parowania, no to mówmy się, mieć to NFC czy nie mieć, to bez różnicy. Natomiast elementem, którego ewidentnie mi tu brakuje, jest mini jack. No i znowu przechodzimy do kwestii użytkowania tego tabletu w domu. Chciałbym sobie, mając tu sporo muzyki w tym tablecie plus serwisy streamingowe, móc podłączyć już nawet niekoniecznie do głośnika, ale chociażby do wieży stereo. Za pomocą mini jacka mógłbym to zrobić. No a jak nie mam wieży z Bluetoothem, to no, muszę kombinować niestety z różnymi przejściówkami. Dlatego akurat w tablecie, szczególnie takim do domowego użytku, to mini jacka mi, powiem Wam szczerze, brakuje. Co prawda może jego brak jest efektem smukłości tabletu, niemniej no szkoda, że go nie ma. Jeśli chodzi o interfejs, mamy tutaj tabletowego MIUI-a z bardzo wygodnym zasobnikiem na ostatnio używane aplikacje w dole, z czytelnym układem sekcji ustawień i oczywiście z możliwością używania w formie płaskiej, jak i w formie tradycyjnej z zasobnikiem na aplikacje. Oczywiście są tutaj do dyspozycji gesty ekranowe, ciemny tryb interfejsu. Niczego nie zabrakło i chyba powinienem również pochwalić Xiaomi za nieprzesadną ilość dodatkowych aplikacji, bo tak naprawdę producent poza pakietem Google to tutaj wiele od siebie nie dokłada, a to co dołożył, to jest użyteczne, bo mamy na przykład pakiet biurowy WPS, to co potrzebne, czyli dyktafon, kalkulator, no i aplikację do konserwacji systemu również potrzebną. To jest tablet ze sporym ekranem, zatem naturalną jest również opcja podziału ekranu pomiędzy dwie aplikacje. Robi się to łatwo i wygodnie. Zatem interfejs jest taki jak cała reszta tego tabletu. Wszystko spoko, bez fajerwerków, prosto
i rzeczowo. Trochę mniej podoba mi się to, że producent nie zainstalował czytnika linii papilarnych. Mamy tylko proste rozpoznawanie twarzy oparte o obraz przedniego aparatu, no i tradycyjne formy w postaci pinu, szlaczka czy hasełka. No i to znowu kolejny kamyczek do stwierdzenia, że nie jest to tablet outdoorowy, tylko do używania w domu. No bo w domu w zasadzie nie mamy przed kim chronić zawartości tabletu, no chyba że przed ścibską małżonką czy narzeczoną, ale to już problem tych, którzy mają coś do ukrycia. Ja tam nie mam. No i też nie będę przed wami z kolei ukrywał, że nie nawykłem do robienia zdjęć tabletem. Zresztą tablety takie jak ten, niedrogie, nie zachęcają do fotografowania. Tutaj mamy akurat dwa 8-megowe aparaty. O ile ten przedni do wideorozmów to jak najbardziej spoko, o tyle ten tylny to po prostu minimum minima. Uważam, że człowiek fotografujący tabletem wygląda co najmniej dziwnie, by nie powiedzieć wręcz głupio. No ale czasem jednak aparat dobrze mieć, na wszelki wypadek. No i na wszelki wypadek ten aparat też da radę, zdjęcia jakieś tam z niego wyjdą. Trzeba zrobić fotkę, no to w dzień będzie całkiem. W słabszym oświetleniu, w pomieszczeniach, no już niestety gorzej. W nocy, no to już słabo. Ale powtórzę, tablet według mnie nie jest narzędziem do robienia zdjęć, a aparat w nim jest chociażby po to, żeby zeskanować kod QR, czy zrobić zdjęcie jakiegoś dokumentu, który musimy komuś przesłać. I w tej roli ten aparat wypada jak najbardziej w porządku. Oczywiście można nim też filmować. Jest tu nawet sztuczna inteligencja, która troszeczkę podkręca kolory, troszeczkę ubarwia obraz. Jest też tryb nocny, ale efekty jego działania są raczej takie sobie. Natomiast pochwalę, że jest osobny tryb właśnie do fotografii dokumentów. Ktoś tu dobrze kombinuje. W dziedzinie fotografii jedną z kwestii pozostawiam absolutnie bez jakiegokolwiek komentarza. Mowa o ujęciach portretowych, czyli tych z rozmywaniem tła. Zobaczcie sami, dramat. Zatem, jeżeli chodzi o stronę fotograficzno-filmową, to okej, są tu dwa aparaty, można robić zdjęcia, można nagrywać filmy, ale nie liczcie na spektakularne efekty. Na koniec zostawiłem informację o akumulatorze. Choć tablet ma trochę ponad 7 mm grubości, z grubością to powtarzam, bo strasznie mi się podoba, w środku ma baterię o pojemności 8000 mAh. Na ile ta bateria wystarcza? W takim typowym użytkowaniu tabletu, czyli wracam sobie z pracy, rozsiadam się w fotelu, no i sobie coś tam przeglądam, coś tam dłubię, coś tam skubię i tak przez powiedzmy 2-3 godzinki dziennie, to 3-4 dni spokojnie podziała. Natomiast jak dorwie go dzieciak, który koniecznie chce sobie pograć w grę i to taką z tych bardziej wymagających, wypasionych, no to cóż, może te 4-5 godzin takiego grania ten tablet pociągnie, no ale potem niestety trzeba go będzie podłączyć do ładowarki. Żeby było zabawnie, tablet ładuje się z mocą 18 W, a w zestawie mamy 22,5 W ładowarkę, co również myślę należy pochwalić w dobie powszechnego rugowania ładowarek z jakichkolwiek zestawów urządzeń mobilnych. Tutaj ładowarkę dodano, nawet taką trochę na wyrost, więc jakby ktoś nie dostał ładowarki ze swoim smartfonem, to może sobie używać tej do tabletu, bo jest trochę znatką, do tych może nawet bardziej wypasionych smartfonów też się w miarę dobrze nada. A wracając do Redmi Pada, no to cóż, tak jak powiedziałem, przy 18 W to ładowanie nie należy do jakichś super szybkich, ale możecie liczyć, że w 2 godzinki doładujecie tablet na spokojnie, pod warunkiem, że nie będziecie z niego w tym czasie korzystać, bo jak korzystacie z urządzenia, które ładujecie i to się odnosi do wszystkich sprzętów mobilnych, no to wiadomo, że ładowanie się niestety przedłuża. Także myślę, że można tutaj spokojnie przyjąć takie parametry. Tablet wytrzymuje w okolicach 3 dni, ładuje się w okolicach 2 godzin. Oczywiście jest to tablet, więc ładowania bezprzewodowego tutaj nie ma, ale wspominam o tym tylko dla porządku. No i pora teraz to wszystko jakoś podsumować. W momencie, kiedy nagrywam ten film, nie znam jeszcze niestety oficjalnej ceny Redmi Pada na polski rynek. Znam oczywiście ceny z zagranicy i z takiego mojego hipotetycznego przeliczania wychodzi, że to urządzenie powinno u nas kosztować 1100 góra 1199 zł. I przy tej cenie wydaje mi się, że jest całkiem spoko. Ten tablet przede wszystkim nie ma poważnych mankamentów. Ma kilka braków, które czynią z niego urządzenie raczej do użytku domowo-biurowego.
Tutaj mam na myśli nie najwyższą jasność ekranu, brak GPS-u, brak modemu komórkowego. Niektórym może mógłby też dokuczyć brak NFC, ale w tym przypadku wspominam raczej o tym tylko dla porządku. Dodam jeszcze, że niestety tablet ten nie ma mini jacka. Ale za to oferuje całkiem niezłą, jak do tabletowych zastosowań, wydajność, a przede wszystkim nie grzeje się. Wygląda naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Robi nawet jakieś tam zdjęcia. Ma dobre 4 głośniki i nie najgorszy akumulator. Całość razem jest naprawdę strawna, aczkolwiek kolejny raz powtórzę, raczej do korzystania w domu. Myślę, że jako taki tablet, który sobie leży w domu i chwytacie po niego, żeby sobie przejrzeć Facebooka, gazetkę, poczytać, obejrzeć jakiś filmik na wiecie gdzie, no to jak najbardziej jest to rzecz godna uwagi, a na pewno niegodna odradzania. To wszystko chyba, co miałem Wam do powiedzenia na temat tego jakże smukłego i ładnego Redmi Pada. Dziękuję Wam za oglądanie, zapraszam na kolejne filmy, no i do zobaczenia, serwus, cześć!